Cześć, witam Was w kolejnym moim filmiku. W tym filmiku będę robił test montowania styropianu do pustaka Proterm P25 plus W. Nie wiecie, ten pustak jest dobrym materiałem, ale posiada dużo dziurek. Chciałem się skupić na tym teście, gdyż w internecie jest mało informacji, jakie kołki byłyby dobre. Styropian, jakim będę stosował, to 15 cm grafitowy. To może zacznijmy od początku. Wiertło, którego użyłem, to Makita Nemesis 2. Jest to wiertło o takiej końcówce dzielone na 4. Myślę, że jest ogólnie lepsze od tych zwykłych, gdyż tak może nie otrzypuje się materiał. Oczywiście wierciłem wszystko bez udaru, delikatnie wchodziło jak w masło, nic nie zostało rozwiercone. Zobaczcie tutaj. Wcześniej robiłem test, wszystko jak nabijałem te kołki, ale nie wyszło mi, gdyż ten plastik się załamał od zwykłego kołka. Kołki, które użyłem do testu, to kołki zwykłe wkrętmetu W1 z metalowym gwoździem 10x220 i kołki Klimasa, nie, przepraszam, wkrętmetu 10x220 z metalowym trzpieniem z końcówką poliamidowo z włóknem szklanym. Czym się te kołki różnią? Mianowicie strefa rozporu. Tu jest bardzo długa ta strefa rozporu, a w tych zwykłych jest bardzo krótka. Charakteryzuje również, moim zdaniem, to, iż różnią się jakością plastiku te kołki. Profesjonalnie się nazywają LFM 10x220. Moim zdaniem są wykonane z dużo mocniejszego plastiku. Zobaczcie, tutaj prześwituje. Samo to tu prześwituje. Poza tym gwóźdź metalowy w tych kołkach siada końcówkę, łebek, przez który myślę, że znacząco będzie mniej przemarzało. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Wybiłem ten kołek, wyfrezowałem. Będzie tak, frez 2 cm, styropian 15 cm, czyli minus 15, minus 2, 13 cm. Nie, co ja mówię. Wkręt ma 22 cm, minus 2, to 20 wchodzi. 20 wchodzi w głąb styropianu, czyli 13 wchodzi w styropian, 7 wchodzi w pustak. Dobrze mówię? Jeśli nie, to poprawcie mnie. Dodając do tego centymetr kleju, pół centymetra, około 6-6,5 cm wchodzi w pustak. Myślę, że to jest optymalnie. Nie potrzeba kupować, jak to niektórzy pisali, 260. Zobaczcie, jak to wygląda na suchu. Oczywiście test jest na suchu bez kleju. Tu dojdzie zawsze te pół centymetra czy ileś na kołek. Tutaj mam latarkę, poświecę troszkę. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj kołek wszedł. Słabo widać, może inaczej sobie. Teraz może lepiej. Przebił się przez dwie kratki. Trzymam bardzo dobrze, nie będzie tego oderwać. Ten kołek trzyma również się bardzo dobrze, biłem go na sucho. Przebił się przez jedną kratkę. Słabo widać. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze dojdzie klej,
ten kołek się podwyższy dużo, tu do góry pójdzie i przejdzie przez jedną kratkę, jeśli złapie. Zobaczcie, bo tutaj jest kilka centymetrów ta kratka ma. Strefa rozporu nie jest bardzo długa. Może złapać, może słabo złapać, może nie złapać. To jest loteria. Ten kołek NFM, jeśli na 220, na pewno złapie. Mam bardzo długą strefę rozporu. Dlatego ja wybieram kołki NFM, jeśli są 220, do mocowania mojego strefianu. Z względów wiadomo, jakich już wcześniej powiedziałem. Trzy razy dłuższa strefa rozporu, mocniejszy materiał, końcówka poliamidowa, łepek gwoździa. No i wiadomo, te kołki są ogólnie 3 razy droższe, około 91 zł kosztuje 100 sztuk jedna paczka. To zwykle około 30 zł kosztuje, 40. Czas różnica jest znaczna, ale myślę, że na takim ociepleniu nie ma co oszczędzać. Także dziękuję bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam to się przyda i ułatwi w podjęciu decyzji. Łapka w góry, zostawcie słupka, jeśli możecie, i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.